Witam Państwa, Przemysław Bolechowski, a dzisiaj Państwa i moim gościem jest minister Marek Surmacz, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska. Kłaniam witam się, bardzo witam serdecznie. Witam Państwa, kłaniam się. Jest takie powiedzenie, że wszędzie, gdzie można dobrze zarobić albo w ogóle zarobić, pojawia się szara strefa. Zacznijmy naszą dzisiejszą rozmowę od gospodarki odpadami. Rozumiem, że tutaj nielegalne biznesy, które przynoszą spore pieniądze, no niestety są dość powszechne. No, były bardzo powszechne i stały się inspiracją dla ustawodawcy do zmiany przepisów, ustanowienia nowych rygoryzmów prawnych, zmiany organizacji w ogóle służby nadzorujących i egzekwujących przepisy o ochronie środowiska. Stąd właśnie inspekcja ochrony środowiska jest dzisiaj służbą wyposażoną w nowe instrumenty monitorowania, przyglądania, analiz i egzekwowania przestrzegania przepisów w tym zakresie. No oczywiście, że możecie Państwo kontrolować, prawda, tak naprawdę, i od urzędnika zmierzacie Państwo w stronę policji środowiskowej. Uprawnienia, jakie uzyskała Inspekcja Ochrony Środowiska, są uprawnieniami bardzo szerokimi w tej chwili. Jako były policjant mogę powiedzieć, że policjanci w niektórych sytuacjach mogliby inspektorom dzisiaj pozazdrościć tych uprawnień, dlatego że na legitymację, czyli to pierwsza czynność egzekwująca przestrzeganie porządku prawnego w celu wyegzekwowania właśnie, czy zdiagnozowania w ogóle miejsca naruszenia przepisów, może odbywać się właściwie całą dobę, jeśli chodzi o miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. I mamy też uprawnienie w sytuacjach szczególnych do zwrócenia się, zawezwania czy zwrócenia się o asystę policji i ta asysta jest z urzędu nam należna, ponieważ jeszcze jesteśmy ciągle urzędem administracji, a nie organami stricte policyjnymi. W związku z tym nieumundurowana służba, tylko cywilna, pojawiająca się nagle gdzieś tam w środku nocy w miejscu zagrożenia czy stwierdzonego naruszenia poważnej awarii albo naruszenia przepisów na ochronie środowiska, wobec czego reakcje otoczenia, ciągle ludzi nieświadomych jeszcze tego, jakimi uprawnieniami inspekcja dysponuje, bywają bardzo różne. Stąd pojawienie się w asyście umundurowanego funkcjonariusza czyni tę kontrolę zupełnie inną i jakby z większą świadomością dostępniejszą. Mieliśmy ostatnio dość głośny przypadek, wieś gdzieś w Polsce, bezpośrednio w tej wsi wykopana dziura przez spychacze, zasypane śmieci. Powiedzmy, jak ten proceder wygląda? Na czym się przy tego typu rzeczy zarabia? Oczywiście świat przestępczy obserwuje zmiany, które zachodzą. Szczególnie obserwuje też skuteczność działania Inspekcji Ochrony Środowiska i wyszukuje ciągle to inne sposoby działania. I stąd mój apel do społeczności lokalnych, do mieszkańców czasami bardzo peryferyjnych miejscowości, wręcz osad przyleśnych, gdzieś w głuszy oddalonych, by reagowali na pojawienie się dziwnego sprzętu, dziwnych transportów, na przykład tirów, których tam nie oglądali przez dziesiątki lat, albo sprzętu ciężkiego, który przemieszcza się i zaraz potem pojawia się dziwny transport w godzinach późno-popołudniowych albo wieczornych, bo to może wskazywać na to, że w ich bliskim otoczeniu, być może na ich własnym polu nawet, który uprawiają od dziesięcioleci albo od wieków, ciężki sprzęt w ciągu kilkunastu godzin potrafi wykopać duży rów, zrzucone zostaną w to miejsce niebezpieczne odpady i zasypane, o czym się oni zorientują na przykład podczas prac polowych wczesną wiosną. I z tego wynikają określone konsekwencje, bo samo stwierdzenie naruszenia przepisów ochrony środowiska o składowaniu dotyczy kogoś innego, jak jest nieznany, ale potem skutki wyegzekwowania są kierowane, przywrócenia środowisku właściwego miejsca, jednak pozostają po stronie właściciela tego terenu. Czyli we własnym interesie
w interesie sąsiada, w interesie grupy, gminy, społeczności lokalnej jest obserwowania, wyczulenia na tego typu transporty dziwne i pojawienie się sprzętu ciężkiego. To nie są, to oni nie są po to, żeby budować nową drogę, o której oni nie wiedzą, tylko właśnie po to, żeby im podrzucić takiego śmierdziucha, który potem może skazić im w najbliższym otoczeniu teren. Rozumiem, że bardzo ważne jest podkreślenie. Jesteśmy właścicielami gruntu, na nim ktoś, osoba X, składa odpady, nie daj Boże, niebezpieczne. My wtedy poniesiemy koszty utylizacji nie ulegajmy, tego. Nie ulegajmy takiemu naiwnemu i czasami przekonaniu o tym, że jak ktoś nas bardzo prosi o to, żeby doraźnie pozostawić na naszym terenie na przykład naczepę, bo z jakichś powodów muszę oddalić się na chwilę, żeby załatwić jakieś sprawy, wrócę, ją zabiorę. Nie pozwalajmy na to, bo na tej naczepie pod plandeką może znajdować się bardzo niebezpieczny odpad albo bardzo niebezpieczne ciecze chemiczne, które gdyby się wydostały, mogą stanowić bardzo poważne zagrożenie nie tylko mojej posesji, mojego gospodarstwa domowego, ale może skazić teren i zbiorowość ludzką na dużym obszarze. A poza tym wszystkim jeszcze ta odpowiedzialność, o której wspomniałem. Jeśli przyjęliśmy na siebie odpowiedzialność, że tak powiem, opiekuna tego porzuconego odpadu, to Inspekcja Ochrony Środowiska, wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, główni inspektorzy ochrony środowiska przystąpią do wyegzekwowania unieszkodliwienia tego odpadu od właściciela tej posesji w pierwszym rzędzie. Wyobraźmy sobie, że koszty unieszkodliwienia takiego jednego tira z jakąś cieczą chemiczną, to są koszty oczywiście badań laboratoryjnych, potem oczywiście diagnozowania też technologii, wyboru technologii, uprawnionego podmiotu, który zrobi to do unieszkodliwienia, będzie zmierzał, może kosztować nawet niekiedy kilka milionów złotych, więc warto nie być łatwowiernym wtedy, kiedy chodzi o nasze bardzo poważne interesy w naszym najbliższym otoczeniu. Powiedział pan o tym, że zostawiona jest przyczepa z niebezpiecznymi chemikaliami. Rozumiem, że w takim razie przestępcy koszt tej przyczepy wliczają jako koszt tego, że zarobią i tak bardzo dużo, więc nie powinno nas uspokajać to, że ta przyczepa jest trochę warta, więc na pewno ktoś po nią wróci. Z pewnością ktoś to kalkuluje, jaki zysk może uzyskać z powodu porzucenia takiego odpadu, kalkuluje w to koszty jakiejś starej naczepy. Mamy w ostatnich dniach również przykłady ujawnione i w województwie lubuskim, i na pograniczu województwa lubuskiego i Wielkopolski, gdzie inspektorzy ochrony środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu w Zielonej Górze, ale i służby policyjne z Państwową Strażą Pożarną ujawnili i zabezpieczone zostało porzuconych kilka takich naczep z zawartością niebezpiecznych odpadów. I w tej chwili trwają czynności zmierzające do ustalenia, kto mógł to zrobić, więc czynności policyjne są podejmowane. Policjanci są skuteczni w tym, żeby prowadząc dochodzenie ustalić przemieszczające się samochody ciężarowe, ciągniki siodłowe i do tego parkingu akurat, czy kilku parkingów, bo to w kilku miejscach porzucono te naczepy. Zwracam na to uwagę, ponieważ jeśli to się zdarzy w miejscu publicznym, należącym do gminy, do innego podmiotu publicznego, to pozyskanie pomocy państwa jest o wiele łatwiejsze niż w przypadku decyzji świadomej albo nieświadomej, zgodzenia się na przykład na przyjęcie takiego odpadu na swój teren w przypadku osoby fizycznej, czyli każdego z nas, który by się zdecydował, nawet za jakąś drobną korzyścią, wydaje nam się bardzo intratną, to jeśli przyjmujemy taką odpowiedzialność, nie do końca zdając sobie sprawę z konsekwencji, to możemy przyjąć sobie bardzo poważną odpowiedzialność na rzutującą na stan majątkowy nasz na długie lata, być może nie tylko nas, samych, ale też jeszcze przyszłych naszych pokoleń. Czy te niebezpieczne odpady to jest efekt tego, że przedsiębiorcy w Polsce chcą się ich pozbyć, czy to generalnie jest import z innych krajów? Zasady postępowania są z niebezpiecznymi odpadami bardzo jasne. Oczywiście w produkcji różnych procesów technologicznych wytwarzane są niebezpieczne odpady. Nawet zwykły olej używany przez nas do czynności prozaicznych, takich jak jeżdżenie samochodem, czy wymiana oleju. Ten olej po wymianie staje się odpadem, który też podlega określonej procedurze
unieszkodliwienia. I w związku z tym są podmioty w Polsce, które mają zdolność technologiczną do przetwarzania tych odpadów niebezpiecznych. Tylko trzeba za to zapłacić. Tylko trzeba za to słono zapłacić. I każdy, kto wytwarza niebezpieczny odpad, czy gromadzi ten niebezpieczny odpad, w pewnym momencie jest zobowiązany oczywiście do wykazania się też wobec inspektorów ochrony środowiska potwierdzeniem unieszkodliwienia tego wytworzonego u siebie odpadu. No i ci, co legalnie produkują te odpady w dużej masowej produkcji, najczęściej są tymi, którzy unieszkodliwiają je w sposób legalny i nie powodujący żadnych komplikacji i konsekwencji dla środowiska. Natomiast zdarzają się na rynku różni wytwórcy takich odpadów, choćby nielegalni rozbieracze nadwozi samochodowych, którzy, jeżeli nielegalnie prowadzi działalność tego typu w gospodarce odpadami, to też nielegalnie wytworzony odpad nielegalnego chce się pozbyć. Pozbywają się w bardzo różny sposób. Jeżeli go podrzuci w całości, to się zajmą nim służby ewentualnie, ale jeżeli go spala w jakimś klasycznym, konwencjonalnym piecu, no to siłą rzeczy wszystkie chemikalia, niebezpieczne związki przenikają wraz przez komin do naszych płuc i do krwi, nawet głębiej jeszcze. I wywołują oczywiście skutki dramatyczne dla wielu ludzi, mniej odpornych, mogą nawet powalić się bardzo szybko w pogarszającym się stanie zdrowia. No tutaj jest taka tendencja, czy taka świadomość fałszywa wśród społeczeństwa, że jeżeli ktoś truje środowisko, jeżeli chodzi o atmosferę, to są to duże zakłady przemysłowe. Rozumiem, że jest zupełnie na odwrót, to znaczy duży zakład przemysłowy dysponuje takimi urządzeniami, które minimalizują to wszystko, a generalnie winne są tak zwane kopciuchy i to, że wrzuca się tam wszystko od tak zwanych butelek PET po wszystko to, co się da spalić, i oszczędzimy na wywozie, jeżeli chodzi o popularne śmieci. Trzeba to brutalnie powiedzieć. To my w masowej skali, jako społeczeństwo, ciągle spalający węgle i niestety, ale też w wielu miejscach zwykłe domowe odpady, które przecież wytwarzamy też jako na bieżąco żyjąc, jesteśmy trucicielami dla samych siebie. I dlatego tak istotne jest, żebyśmy nie tylko od siebie wymagali, ale wymagali też w społecznie dobrze rozumianym poczuciu obowiązku społecznego, egzekwowali też przestrzeganie takich reguł od sąsiadów. Jak wyczuwamy, że dym jest żrący, drażniący drogi oddechowe, oczy, powinniśmy sąsiadowi zwrócić na to uwagę, tak po chrześcijańsku, zwyczajnie, napomnieć go. Jeżeli tego nie posłucha, dalej będzie się stosował swoje praktyki, żeby zaoszczędzić parę groszy, napomnieć go drugi raz, a potem w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku poinformować odpowiednie władze inspekcyjne. W mieście to się informuje Strażę Miejską, policję na ten temat, policja zawiadomi odpowiednie służby, żeby przystąpić do wyegzekwowania przestrzegania elementarnych przepisów porządkowych. Straż gminna ma to zapisane w swoim katalogu podstawowych dzisiaj obowiązków, zadbać o środowisko również w tym zakresie. Jeżeli chodzi o grubsze sprawy, o zanieczyszczenia warsztatowe, poważniejsze, czyli emisje już takie widoczne bardzo, to zawiadamiać proszę wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska, albo tak samo Straż Miejską, policję, a te służby wiedzą, do kogo skierować ewentualne informacje, żeby pojawić się z doraźną kontrolą i przywołać do porządku takiego truciciela. Kraków wprowadził ustawę antysmogową, tam nie będzie kopciuchów od września 2019, zresztą już w sprzedaży ich nie ma. Rozgorzała natomiast dyskusja na temat kominków. Wiele osób twierdzi, że gdzie romantyzm, gdzie ta cała atmosfera, i twierdzą, że spalanie drewna jest dla atmosfery, dla środowiska obojętne. Czy tak jest rzeczywiście? Nie jest obojętne. Romantyzm romantyzmem. Kilkadziesiąt lat temu romantyczne było palenie papierosów. Tak. Dzisiaj wszyscy wiemy, że jak bardzo szkodzą i dlatego powstrzymujemy się coraz bardziej od właśnie palenia papierosów. A jeśli chodzi o spalanie drewna w kominkach, to wystarczy pojechać
takich przejściowych okresach jesienno-zimowych, kiedy temperatury są niewielkie i wtedy, kiedy zainstalowane są w tych domach kominki z dogrzewaniem jednocześnie instalacji centralnego grzewania. I wystarczy jechać, kiedy ten powietrze jest nisko zawieszone, czy ten pułap jest nisko zawieszony, gęstniejąca mgła, i wtedy też dymy nisko zalegają. Powąchać, nałykać się, własnego dymu nawet, może na podwórku, i spróbować ocenić obiektywnie, szkodzący ten dym jest, czy nie jest szkodzący. Jeżeli jest dokuczliwy mojemu wzrokowi, moim drogom oddechowym, to łatwo sobie wyobrazić skalę zatruwania środowiska, jeśli masowo by wszyscy palili o jednakowej porze w kominkach. Pewnie jakieś dwa zapalone dla romantycznej kolacji nie uczynią nikomu wielkiej krzywdy. Jak to jest drewno niesmoliste, niekopcące, tylko twarde, liściaste. Nie mam kominka, nie wiem, ale wiem, kto ma. I czasami też lubię popatrzeć na płomień w kominku. Wiem, że w kominku codziennie się drewnem nie spala, ale dla romantycznej kolacji pewnie to nie zaszkodzi. Gdyby miało dojść do masowego palenia w takich kominkach, i to w sytuacjach trudnych, to byłoby dla nas wszystkich uciążliwe i przypuszczam, że sąsiedztwo uciążliwe z takimi kominkami szybko by doszło do wniosku, żeby zrobić coś z tym i jednak nie nadużywać tego romantycznego klimatu. Bardzo dziękuję. Marek Surmacz, zastępca głównego inspektora ochrony środowiska, Przemysław Belechowski, to był wywiad gospodarczy. Dziękuję, do zobaczenia. Uprzejmie dziękuję.